Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Rozwiąż nierówność. Minus 2x kwadrat plus 2x plus 24 ma być większe równe od 0. Przypominam, współczynnik a funkcji kwadratowej to jest to, co stoi przy x kwadrat, współczynnik b to jest to, co przy x, współczynnik c to jest 24. Jak to liczymy? Zaczynamy od policzenia delty, później pierwiastek z delty, x1, x2, później zaznaczymy na osi miejsca zerowe, x1, x2, później sobie zaznaczymy ramiona funkcji i wszystko obliczymy. Do dzieła, czyli zacznijmy od policzenia delty. Delta to jest b kwadrat minus 4ac, czyli u nas b kwadrat to jest 2 do kwadratu, czyli 4 odjąć 4 razy minus 2, 4 razy minus 2 razy c, czyli razy 24. Zobaczmy, ile to będzie, czyli to jest 4, tutaj mamy minus i minus, czyli plus. Mamy tak, 4 razy 2 to 8, 8 razy tutaj 24 to wychodzi 192, czyli mamy 4 dodać 192, to się równa 196. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek ze 196, czyli 14 i tutaj mamy miejsca zerowe x1 i x2. x1 to jest minus b odjąć pierwiastek z delty na 2a, natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty na 2a. To się równa, no i podstawiamy minus b. Skoro b to jest 2, no to minus b to będzie minus 2. Odjąć pierwiastek z delty to będzie odjąć 14. Podzielić na 2a, 2 razy minus 2 to jest minus 4. Czyli mamy minus 2, odjąć 14 to jest minus 16. Podzielić na minus 4. Minus 16 podzielić na minus 4 to jest 4, bo 2 minusy przy dzieleniu dają plus. I teraz tutaj, minus 2 dodać 14, bo mamy plus pierwiastek z delty, podzielić na minus 4, no to mamy minus 2 plus 14 to jest 12, podzielić na minus 4 to jest minus 3. Mamy miejsca zerowe, zaznaczamy je na osi, no to skorzystam już z tej osi. Nasze x1 niech będzie to mniejsze, powiedzmy, czyli tutaj będzie minus 3, to większe to będzie 4. Ramiona funkcji pójdą do dołu. Dlaczego? Ponieważ a jest ujemne. Jeśli a jest mniejsze od 0, to z tego wniosek, że ramiona funkcji idą do dołu. No to w naszym przypadku ramiona funkcji idą do dołu. No i oni się pytali finalnie, kiedy ta funkcja, kiedy to wyrażenie jest większe równe od 0. Czyli kiedy funkcja leży nad osią x. A ona tutaj jest dodatnia, ona tutaj leży nad osią x. Czyli x należy do przedziału domkniętego, bo tu był znak większe równe, od minus 3 do 4 domknięty, bo funkcja jest w przedziale od minus 3 do 4 i tutaj zamykamy. Czy to jest jasne? Mam nadzieję, to jest nasza odpowiedź. Jeszcze podkreślę, żeby było wiadomo.